Cześć! Dzisiaj będzie o budowie pieca do pizzy w ogródku, bo to zamierzam zrobić w najbliższym czasie. Naprawdę. Wiecie już, że mam wędzarnię. Był o tym odcinek. O, tu jest gdzieś link do wędzarni i tam mówiłem o tym, dlaczego wędzarnia elektryczna może być lepsza dla niektórych niż wędzarnia tradycyjna i dlaczego wędzenie elektryczną wędzarnią, która tak naprawdę generuje normalny dym elektryczny, jest normalnym wędzeniem, a wygodniejszym, bo ja nie mam czasu, żeby 6 godzin wędzić. No nie mam tyle czasu po prostu, czy chęci. Może kiedyś gdzieś na wyjeździe, ale raczej podczas dnia normalnego, a także jak są goście, nie mam czasu, żeby tego doglądać. Z piecem do pizzy jest inaczej. Z piecem do pizzy jest tak, że chciałbym mieć prawdziwy piec opalany drewnem. Tu jest inaczej dlatego, że pizzę się robi nie parę godzin, tylko robi się minutę po pierwsze, więc nawet wplecenie tego w przyjazd gości jest łatwiejsze niż wędzenie tradycyjne. A po drugie dlatego, że chcę zbudować własnoręcznie piec do pizzy i to jest, myślę, niezłe wyzwanie całkiem. Ja ten piec do pizzy zbuduję za pomocą piłki do jogi i to jest w ogóle najlepsza rzecz. Bo ja znalazłem na Pinterestie już jakiś czas temu, taki z rok temu chyba, sposób na budowę pieca do pizzy za pomocą piłki do jogi. Potem na YouTubie dużo oglądałem na ten temat i mnóstwo ludzi to zrobiło i to mam zamiar właśnie zrobić. To nie jest instruktaż jeszcze, bo jeszcze tego nie ma. Jeżeli ten piec zrobię, mam nadzieję, że go zrobię, to w przyszłości na tym filmie pojawi się link, o tu na przykład, do tego, jak ten piec zrobić, a obecnie po prostu go planuję, więc opowiem Wam troszkę po to też, żeby się pochwalić moim zajaraniem, ale po drugie też dlatego, że wśród Was są pewnie budowlańcy albo osoby znające się na konstrukcji, więc to jest jeszcze czas, kiedy mi wybijecie z głowy albo całość, mam nadzieję, że nie, albo ogólnie wybijecie mi pewne rozwiązania, czy pomożecie mi z pewnymi rozwiązaniami, co do których nie jestem do końca pewien. A więc ruszamy. Jak buduje się piec do pizzy za pomocą piłki do jogi? Prosty sposób. Piłkę wkładamy w taki otwór wycięty w sklejce, na przykład w sklejce, w płycie OSB, no lepiej w sklejce. I następnie ją dopompowujemy tak, żeby ona była tam, wystawała, górna połowa jej wystawała z tej właśnie oto sklejki, a następnie oklejamy ją folią i okładamy cementem. Nie cementem zwykłym, bo on jest zbyt ciężki, tylko cementem zmieszanym z perlitem, z takim, dobrze chyba mówię, perlitem, z małymi takimi kuleczkami lekkimi, których używa się też w ogrodzie, ale używa się, żeby wyszła taka masa, która z jednej strony lepiej izoluje niż beton, a z drugiej strony jest o wiele lżejsza niż beton, bo tego perlitu jest tam całkiem dużo. I tak właśnie budują to ci wszyscy, którzy go zbudowali go właśnie w ten sposób, ci wszyscy, którzy go zbudowali i wrzucili te filmy na YouTube'a czy na Pinteresta, więc tak to też będę robił. Potem jak już to obłożymy, to oczywiście zastyga, odpowiednio to nie jest zbyt łatwe, podobno, bo to jednak tam pracuje ta piłka, trudno. Nie chcę robić tego z cegieł, ani z żadnych innych tam form, tylko ta piłka mnie jara najbardziej chyba. Potem to piłkę się oczywiście wyjmuje i dobudowuje się też to wejście całe, ten własny tunel, nie wiem, czy ma nazwę jakąś specjalną, tunel. I teraz w oryginalnym planie bardzo ważne jest piec neapolitańskiego, bo to właśnie taki piec będzie, chyba nie pomyliłem nic, tak? Wysokość ratio, czyli stosunek wysokości samej kopuły do tego włazu, tak żeby to było odpowiedni stosunek, tak żeby to ten cuk tam cały, czy wiry się robiły i żeby to po prostu grzało. I to jest jakby pierwsza część. To, mam nadzieję, wyjdzie. A teraz, jeżeli chodzi o całość, o dół jakby cały, czyli co robimy na dole, to zapraszam Was serdecznie do ogródka. Pokażę Wam, gdzie to w ogóle będę budował. Dobra, jesteśmy. O, to jest kuchnia błotna, którą Marysia wyremontowała. Kiedyś zrobiła ją z Kasią Ogórek z Twoje DIY. O, tu jest jaśmin. Dobra, słuchajcie, lecimy. Wędzarnię przesunąłem sobie tutaj, to jest świetne miejsce na nią akurat, elegancko. Natomiast ten podest, który zbudowałem wcześniej pod wędzarnię, czy grilla, czy cokolwiek innego, on właśnie będzie służył do naszego pieca. Ten piec będzie stał sobie tutaj. To są płytki i tu będzie część, grill przestawię gdzie indziej oczywiście, te płytki, głębszy ten fragment. Tu myślę będzie ta część pieca, właśnie piec właściwy, a tu po lewej stronie będzie kawałek blatu, który będzie służył jako blat roboczy właśnie, o, tego typu kwestia. No i tyle właściwie. Piec będzie, tu mam drzewo co prawda, będę musiał troszkę te gałęzie podciąć, ale on będzie na tyle wysunięty, że nie powinien tutaj, o zobaczcie, nie powinien raczej specjalnie tych gałęzi zniszczyć. A tam domek. O domku też nakręcę odcinek w końcu, jak go zrobiłem dokładnie. Nie kręciłem podczas konstrukcji za dużo, ale go zrobię. Dobra, wracamy na górę.
Dobra, więc tak, jeszcze co do tej drugiej części. Już pokazywałem Wam, gdzie to zbuduję. Ja całość sobie zaprojektowałem w SketchUpie znowu. Bardzo fajny soft. To kiedyś było Google, teraz nie jest Google, ale fajnie się w tym projektuje. Domek na drzewie też w tym projektowałem. Mam doświadczenie, bo robiłem kiedyś w 3D Studio, potem w 3D Studio Max trochę sobie działałem. I jak ktoś trochę to ogarnia, a to nie jest trudne, żeby się nauczyć, to jest super do projektowania takich rzeczy. Naprawdę bardzo polecam ten soft. Teraz ja bym chciał właśnie, żeby to były dwie części, czyli ta część piecowa i obok ta część taki stół roboczy. I to jest jasne i jest dużo też filmów na ten temat, jak to zrobić, to znaczy ta część piecowa tam pod spodem będzie miała jeszcze warstwę płytek lub cegieł szamotowych. Pod spodem jest piasek i ewentualnie butelki, czy tam słoiki, które mają powietrze w sobie, które też w jakiś sposób izolują. To jest jakby pół biedy. Największą biedę mam na razie z blatem, bo ten blat cały roboczy, no chciałbym, żeby z czegoś był wykonany takiego, co jest wodoodporne i ognioodporne i teraz nie mam na to pomysłu za bardzo. Myślałem o betonie, ale właśnie beton jest ciężki, 100 kg taki blat może ważyć, nie wiem, czy to rzeczywiście ma jakiś sens. Prawdziwy facet co najmniej raz w życiu musi lać beton, prawda? Ja kiedyś lałem beton z siostrą i z kumplem, sąsiadowi wlaliśmy do fundamentu wykopanego w garażu, ale potem była kara, bo chyba nie powinniśmy byli tego robić. Ale dobra, blat betonowy, tylko że on jest ciężki właśnie, 100 kg, 40 kg, 80 kg, bardziej bliżej chyba 100 kg, jak wyliczałem, trochę dużo. Nie wiem, czy da się robić blat betonowy z tych lekkich betonów, jeżeli wiecie, to powiedzcie mi, jak macie doświadczenia inne w tym właśnie jakiś lekki beton, lżejszy w ogóle beton, albo beton właśnie z jakimś tam perlitem, czy czymkolwiek innym. Fibrobeton, nie wiem, no chcę, żeby to było wodoodporne i ognioodporne, bo tam może czasami jakieś drewno gorące spaść, cokolwiek, czy postawię gorący talerz, coś nagrzanego, no musi być też ognioodporne. Druga opcja to jest płyta MDF wodoodporna, obłożona tym mikrobetonem czy mikrocementem, centymetrową warstwą to się obkłada. To jest też teraz modne, tak się robi blaty, kuchnie całe widziałem na YouTubie. To jest taki cement zmieszany z żywicą odpowiedni. To może być fajne, może być fajne. Fajnie wygląda, tylko to jest chyba droższe. Ja nie chcę, żeby ten blat przewyższał wartością resztę, bo to bez sensu trochę. Mam się zmieścić w 1000 zł. Takie są założenia, bo to fajnie brzmi. Piec do pizzy poniżej 1000 zł. Także granit chyba odpada, bo jest drogi, nie wiem, lastryko może. No nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak to zrobić, to też mi powiedzcie, podpowiedzcie mi, co z tym blatem. Chciałbym też, żeby ten pionowy bok, on nie był z cegieł, tylko właśnie też z tego blatu, bo to tak fajnie wygląda na tym projekcie oryginalnym, tak fajnie wygląda. No i cóż, słuchajcie, do roboty. Kosztorys prawie jest gotowy, teraz jeszcze wyjeżdżam. Myślę, że na przełomie czerwca i lipca zacznę ten piec budować, jak już filmy, które mam w głowie, nakręcę inne. A to jest ten czas, żebyście mi powiedzieli, co robię źle, albo w ogóle nie rób tego, próbowaliśmy, to nie wyjdzie, cokolwiek. No, dobra, trzymajcie się, ciao.